Panie ministrze, wychodzi na to, że pan będzie pracował krócej, ja będę pracował krócej. Stać nas jako kraj na to? Ja przypominam, że obecne rozwiązanie to tylko prawo, a nie obowiązek. Dlatego jeżeli ktoś chce pracować dłużej i zarabiać więcej, będzie mógł to robić. Natomiast jeżeli jakaś osoba, na przykład po ciężkich latach pracy w przemyśle, czuje się już słabiej fizycznie, również mentalnie i na przykład chce się poświęcić na to, żeby poświęcić trochę czasu wnukom, to również będzie miała do tego prawo. No na tym polega właśnie wybór nowego rozwiązania, dlatego uważam, że jest ono dobre. Ale to nie jest wybór dla tych, którzy będą płacić na emerytury, tych, którzy zdecydują się przejść właśnie wcześniej na taką emeryturę. I stąd pytanie, czy nas stać, żeby finansować te emerytury? Stać nas, natomiast no, nie uciekniemy też od problemów demograficznych naszego państwa, które są praźródłem pana pytań i robimy teraz wszystko, żeby to zmienić. No po to są między innymi programy. Wcześniejsze emerytury zwiększą dzietność? Nie, ja mówię o czymś innym. Mówię o tym, że problemem związanym z polskim systemem emerytalnym, praproblemem, najważniejszym problemem jest demografia. I my robimy teraz wszystko, żeby rozwiązać ten problem poprzez wsparcie ekonomiczne dla polskich rodzin. Cieszy pana, że Polska ma nowego króla? Cieszy mnie. Znaczy, ja jestem osobą wierzącą, bo rozumiem, że do tego pan nawiązuje. Mhm. Dlatego ja nie mam takich dylematów, jeżeli chodzi o wybory religijne. Czy prezydent kraju mimo wszystko powinien uczestniczyć w uroczystości, która symbolicznie czy niesymbolicznie mianuje królem Polski kogokolwiek? No to trzeba się zapoznać dokładnie z elementami tego, co wczoraj się wydarzyło. Nie ma to charakteru absolutnie formalnego, który by korespondował na przykład z zapisami w polskiej konstytucji, ale ma to bardzo duże znaczenie dla osób wierzących w tym kraju, których jest zdecydowanie więcej. Ale z całym szacunkiem i dla religii, dla osób wierzących, czy to licuje mimo wszystko z urzędem prezydenta? No moją ocenie jest to wręcz jego obowiązek, aby dbać o kulturę, znaczy aby dbać o religię, która jest, na której to państwo zostało zbudowane i przetrwało, na przykład przez 123 lata, kiedy nie było go na mapie Polski. Oczywiście, tylko robienie takich uroczystości. Jeszcze kilka lat temu episkopat sam stał na stanowisku, że nie powinno się przeprowadzać intronizacji Jezusa na króla Polski. To z 2008 roku stanowisko episkopatu. A jak wyglądała frekwencja na wczorajszym spotkaniu? Nie wiem, bo pewnie była duża. No właśnie, no to tu ma pan odpowiedź na swoje pytanie. Ale czy pytanie, czy frekwencja powinna tłumaczyć tego typu rzeczy? A my robimy... Jeśli chodzi o polityków oczywiście, o polityków, nie mówię o wiernych, o ludzi, no to zupełnie inna sprawa. A prezydent i politycy są przedstawicielami ludzi. I ludzie wczoraj pokazali, jak odnoszą się do tego pomysłu pozytywnie.